Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku m.in. o kolejnej próbie ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski przez ambasadora Stanów Zjednoczonych. Tym razem chodzi o pana Marka Brzezińskiego, jego wypowiedź z wczoraj w mediach społecznościowych. Przyjrzymy się, jak to wygląda w kontekście prawa międzynarodowego i czy rzeczywiście, powołując się na tak zwane prawa człowieka, Stany Zjednoczone mają prawo do ingerowania w wewnętrzne sprawy państw, gdzie mają swoje placówki dyplomatyczne. Kolejny bardzo istotny temat to temat wypowiedzi chorwackiego prezydenta. Bardzo głośna wypowiedź, gdzie sprzeciwił się szkoleniu żołnierzy ukraińskich na terytorium Chorwacji. Widać, że tak zwane Trójmorze właściwie sypie się i rozpada się niczym domek z kart. Widać te ogromne rozbieżności nie tylko w samej Grupie Wyszehradzkiej, ale także szerzej. Widać, jak na jak słabych podstawach jest stworzona inicjatywa Trójmorza. Wreszcie kolejny temat, rozszerzenie grupy BRICS, a właściwie już możemy mówić spokojnie od 1 stycznia bieżącego roku o grupie BRICS+. Obecnie 9 państw należy do tej grupy, ponad 30 złożyło akces, natomiast jednym z tych najnowszych akcesów jest wniosek Hawany, jest wniosek złożony przez władze Kuby, która zwróciła się z prośbą do Władimira Putina o dołączenie do grupy BRICS. Przyjrzymy się temu, jakie szanse ma Kuba na przystąpienie do grupy BRICS i co to oznacza w sensie strategicznym. Wreszcie ostatni temat to temat oficjalnych informacji o tym, że rząd uruchamia dodatkowych blisko 20 milionów złotych z rezerwy celowej dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Okazuje się, że brakuje środków na różnego rodzaju kwestie pomocy, na przykład opieki medycznej. To pokazuje, jak bardzo mocno rośnie liczba cudzoziemców w Polsce, jak bardzo rośnie liczba migrantów. Przyjrzymy się temu i zobaczymy, jakie mogą być tutaj skutki dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego. Serdecznie Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do wspierania podcastu. Można także komentować, jest to nawet bardzo wielce wskazane, abyście Państwo komentowali, to zwiększa zasięgi filmu, abyście Państwo udostępniali linki w mediach społecznościowych do nagrań podcastu geopolitycznego. Zachęcam do dawania kciuków w górę i jak ktoś z Państwa ma oczywiście taką ochotę, może mi postawić kawę, jest taka możliwość. Tymczasem przechodzimy do pierwszego tematu. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pan Mark Brzeziński, w dniu 9 października 2024 roku, podając dalej w serwisie X, czyli na dawnym Twitterze, podając dalej wiadomość ambasady Stanów Zjednoczonych na temat wizyty w Polsce specjalnej wysłanniczki Stanów Zjednoczonych do promowania praw człowieka, osób LGBTQI+, bo tak brzmi oficjalna nazwa, pani Jessiki Stern, napisał, że zadaniem Stanów Zjednoczonych, zadaniem rządu Stanów Zjednoczonych jest bronienie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie właśnie praw osób LGBTQI+. Tak brzmi ta nazwa. Widzicie Państwo zresztą na swoich ekranach oba wpisy, zarówno ten wpis ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, jak i wpis pana ambasadora Marka Brzezińskiego. No to przyjrzyjmy się dokładnie brzmieniu tego wpisu. To jest cytat z pana ambasadora Brzezińskiego. Prawa osób LGBTQI+ to prawa człowieka. Nasz rząd ma obowiązek ich bronić zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie i będziemy nadal walczyć o równe prawa dla wszystkich we współpracy z lokalnymi aktywistami i społecznościami. Prawa człowieka są niepodzielne. Kiedy jedna grupa ludzi jest celem ataków, wszystkie grupy narażone na zagrożenia stają się mniej bezpieczne. Z kolei kiedy prawa jednej grupy są chronione, społeczeństwa jako całość stają się prawdziwie wolne, lepiej prosperujące i bardziej bezpieczne. Koniec cytatu. Krótko mówiąc, odpowiedź tutaj pana ambasadora Brzezińskiego na ten, czy właściwie odpowiedź, dopełnienie tego wpisu na temat wizyty pani Jessiki Stern pokazuje, jak daleko sięga ingerencja Stanów Zjednoczonych. To państwo już nie tylko chce promowania ideologii gender, całego tego środowiska LGBT+, ale chce, można powiedzieć, niesienia tej ideologii poza granice Stanów Zjednoczonych i ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw we współpracy z lokalnymi aktywistami i społecznościami, co czarno na białym, a właściwie białe na czarnym napisał ambasador Brzeziński. I to jest szalenie niebezpieczne. To pokazuje, że Stany Zjednoczone wcale nie przestały mieć takich ciągotek imperialistycznych, hegemonistycznych do tego, aby ingerować właściwie na całym globie i próbować narzucać swoją agendę, narzucać swoją po prostu, swój wektor strategiczny. Natomiast widać, że zmieniają się środki. Kiedyś to było promowanie szeroko pojętej demokracji, praw człowieka, kapitalizmu. Dzisiaj okazuje się, że takim pretekstem do ingerencji wewnętrzne sprawy innych państw staje się tak zwana społeczność LGBT+. I myślę, że warto się oczywiście przyjrzeć tutaj pod kątem ideologicznym, jak to wygląda, skąd się tak naprawdę wzięła ideologia LGBT+, skąd się wzięła ideologia gender, skąd się wziął marksizm kulturowy. W Polsce najlepiej to opisał, najlepiej to przebadał nieżyjący już świętej pamięci pan Krzysztof Karoń. Jeszcze raz, i będę to robił systematycznie, zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę pana Krzysztofa Karonia pod tytułem Historia antykultury, również do sięgnięcia do programu wiedzy społecznej, do kanału na YouTubie właśnie pana Krzysztofa Karonia, gdzie wyłożył tak naprawdę od samych początków, od szkoły frankfurckiej, od pojawienia się teorii krytycznej, właśnie tę genezę, pokazując, jak bardzo niebezpieczna jest to ideologia, jak marksizm kulturowy niszczy prawdziwą kulturę, jak staje się antykulturą, jak tworzy antykulturę, jak rozkłada tradycyjną tkankę społeczną, jak rozkłada cywilizację zachodnią od wewnątrz. Nikt tego lepiej nie zrobił, moim skromnym zdaniem. Polecam także Państwu moją debatę z panem Krzysztofem Karoniem, którą zaaranżował i prowadził pan Jarosław Faliński. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam pana redaktora, pana reżysera. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że zarówno ten wpis pana ambasadora Brzezińskiego, jak i działania ambasady Stanów Zjednoczonych w tej kwestii są naruszaniem artykułu 41 ustęp 1 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, konwencji sporządzonej w Wiedniu w dniu 18 kwietnia 1961 roku. Spójrzmy zatem na brzmienie tego artykułu właśnie Konwencji Wiedeńskiej. Widzicie go Państwo na swoich ekranach. Brzmi on dokładnie tak. To jest cytat. Bez uszczerbku dla ich przywilejów i immunitetów, obowiązkiem wszystkich osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów jest szanowanie ustaw i innych przepisów państwa przyjmującego. Mają one również obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych tego państwa. Koniec cytatu. Widzimy tutaj, abstrahując od kwestii ideologicznych, abstrahując od kwestii rozbierania na czynniki pierwsze, czym jest ideologia gender, czym jest marksizm kulturowy i tak dalej, co tak naprawdę mówi prawo międzynarodowe. I widzimy tutaj wyraźny zakaz mieszania się do spraw wewnętrznych jakiegokolwiek państwa przyjmującego danego ambasadora, daną właśnie misję dyplomatyczną. Tutaj nie ma wyjątków, szanowni państwo. Oczywiście pojawiają się głosy w przestrzeni publicznej, że prawa człowieka nie obejmują, nie są regulowane właśnie konwencją wiedeńską. No nie, tak to nie wygląda i warto się temu oczywiście przyjrzeć. Zacznijmy od tego artykułu 41. On mówi wyraźnie, że ingerencja nie może być wewnętrzne sprawy innego państwa. Ten zakaz obejmuje i działania zbrojne, i finansowanie różnego rodzaju wywrotowych organizacji politycznych, i nakładanie sankcji ekonomicznych w celu wymuszenia właśnie jakiejś zmiany polityki państwa, ale także stosowanie różnej propagandowej kampanii w środkach masowego przekazu i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się też głosy, że stosowanie soft power, czyli tej miękkiej siły, różnego rodzaju miękkich kampanii, może być dopuszczone w sytuacji właśnie praw człowieka. Natomiast rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, także pod kątem prawa międzynarodowego. Widzimy od wielu lat, że ambasadorzy Stanów Zjednoczonych, także kilku innych zachodnich państw, angażują się w tak zwane miesiące dumy, nazywane jest to z angielska Pride Month, czyli wychodzą z założenia, że te postulaty organizacji LGBT+ stanowią niejako realizację praw człowieka. I tutaj pojawia się absolutny zgrzyt prawny, to znaczy ani Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, ani Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ani Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w żaden sposób nie nakazuje jakiemukolwiek państwu na przykład zmiany definicji płci czy instytucjonalizacji związków jednopłciowych. Nie ma tego w żadnym z wymienionych przeze mnie aktów prawa międzynarodowego. Powtarzam jeszcze raz, bo to jest bardzo istotne. Ani Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ani Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, ani Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie nakazują tego typu właśnie redefinicji dotyczących kwestii płci, związków jednopłciowych i innych tego typu spraw. Warto to mieć na uwadze, że realizacja postulatów tak zwanego środowiska LGBT+, nie jest w żaden sposób nakazywana przez prawo międzynarodowe. Ta sprawa, ta kwestia leży w wyłącznej domenie, która jest zastrzeżona dla suwerennej decyzji danego państwa. Koniec, kropka. I tutaj tego typu, powiedziałbym, ingerencja, tego typu roszczenia ambasadora Stanów Zjednoczonych do tego, aby walczyć, podkreślam, walczyć o prawa dla środowiska LGBT zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, to jest pokazanie prawdziwej twarzy tego państwa, które chce ingerować w wewnętrzne sprawy państw na całym świecie. I to jest szalenie niebezpieczne, ponieważ burzy porządek międzynarodowy, burzy także spokój społeczny, burzy suwerenność państw narodowych i głęboko ingeruje w tkankę społeczną. Jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, wypowiadałem się już wielokrotnie na temat ideologii gender, jakim jest to zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej. Wielokrotnie o tym mówiłem także, jaki ma to wymiar geopolityczny. Jeszcze raz Państwu serdecznie polecam książkę pana Krzysztofa Karonia Historia antykultury, polecam kanał pana Krzysztofa na YouTubie. Linki znajdą się w opisie do tego filmu, w komentarzu, będą także na ekranie widoczne. Polecam także moją debatę sprzed bodaj już 5 lat właśnie ze świętej pamięci Krzysztofem Karoniem. Października 9 2024 roku prezydent Chorwacji Zoran Milanović wypowiedział słowa, które zszokowały sporą część prowojennych środowisk na kolektywnym Zachodzie, w tym w części prowojennych środowisk w Polsce. A co takiego powiedział tak naprawdę prezydent Milanović, bo to jest bardzo istotne. Jest sporo komentarzy, sporo głosów oburzenia i tak dalej. Przyjrzyjmy się dokładnie tym słowom. Zacytuję tutaj prezydenta Zorana Milanovicia. Cytat. Niech ci, którzy chcą przedłużenia wojny na Ukrainie, wysyłają swoje dzieci do Charkowa, Doniecka czy Pokrowska. Tę wojnę trzeba zakończyć środkami dyplomatycznymi. Koniec cytatu. W ten sposób prezydent Chorwacji skomentował plan włączenia chorwackich żołnierzy do misji szkoleniowej wojskowych z Ukrainy. Tutaj ewidentnie wielki sprzeciw Chorwacji w tym zakresie, prezydenta Chorwacji. Wprost zresztą prezydent Milanović, który jest zwierzchnikiem chorwackich sił zbrojnych, powiedział, że przez taką misję szkoleniową NATO przystępuje do konfliktu. To jest cytat z prezydenta Chorwacji. Powiedział też, to są też ważne słowa i też je zacytuję w pełni, planowanie wojenne w czasie rzeczywistym jest uczestnictwem w wojnie. Koniec cytatu. Tak ocenił to prezydent Milanović, zacytowany przez agencję China. Też trzeba jasno tutaj powiedzieć, że ta natowska misja ma koordynować dostawy uzbrojenia, dostawy amunicji, sprzętu wojskowego, ale także szkolić ukraińskich żołnierzy. Rząd Chorwacji, który no jest w sporze oczywiście z prezydentem tego państwa, rząd Chorwacji kierowany przez premiera Andreja Plenkovicia dąży do włączenia Chorwacji do tej misji, ale jest tutaj oczywiście ogromny sprzeciw zwierzchnika sił zbrojnych i widać, że pojawiły się tak naprawdę potężne rozbieżności i w Grupie Wyszehradzkiej, i szerzej, tak jak już powiedziałem we wstępie do dzisiejszego odcinka, w samej inicjatywie Trójmorza. Widać, że Słowacja, Węgry, Chorwacja, no nie są skore do szkolenia żołnierzy ukraińskich. Co więcej, sprzeciwiają się pomaganiu militarnemu Ukrainie, twierdząc, że to przedłuża wojnę, to przedłuża kryzys gospodarczy dla Europy, to powoduje oczywiście rozlew krwi, to powoduje niszczenie infrastruktury Ukrainy, to powoduje szereg różnych problemów, takich jak migracje, rozwój przestępczości transgranicznej, przemyt broni i tak dalej, co jest wszystko oczywiście prawdą. Natomiast widać, że inicjatywa Trójmorza rozpada się jak domek z kart, że spaja je wyłącznie ta wola Stanów Zjednoczonych, natomiast im mocniej Stany Zjednoczone angażują się na Bliskim Wschodzie po stronie Izraela, tym słabiej scalają inicjatywę Trójmorza. Nie ma tutaj, powiedziałbym, takiego cementu geopolitycznego, kulturowego, ideologicznego, który powodowałby, że interesy Polski, Chorwacji, Węgier, Słowacji, Czech, Bułgarii, Rumunii są zbieżne, że tutaj możemy mówić o jakimś bloku geopolitycznym. To są wszystko mrzonki, to są wszystko fantasmagorie. Mówiłem o tym wielokrotnie, od kilkunastu lat mówię o tym, że inicjatywa Intermarium, inicjatywa Międzymorza jest mrzonką geopolityczną i próba jej urzeczywistnienia będzie powodować problemy, będzie powodować turbulencje geopolityczne, łącznie z zagrożeniem wojennym. Tak to po prostu wygląda. I też musimy sobie zdawać sprawę, że dziś, 10 października, na wybrzeżu Chorwacji, w Dubrowniku, odbywa się szczyt państw Europy Południowo-Wschodniej i Ukrainy z udziałem Wołodymyra Zełenskiego, człowieka, którego kadencja prezydencka wygasła 20 maja bieżącego roku. I tutaj oczywiście ja spodziewam się, że mogą być jakieś takie, powiedziałbym, deklaracje zacieśnienia współpracy, długoterminowej współpracy między Chorwacją a Ukrainą, ale nie spodziewam się jakichś konkretów. Widać, że Zachód, że także te państwa zaliczane do tak zwanej wschodniej flanki NATO, chociażby dziewiątka bukaresztańska, ale także szerzej inicjatywa Trójmorza, są zmęczone, po prostu są zmęczone, widzą postawę roszczeniową Wołodymyra Zełenskiego, jego otoczenia, widzą postawę roszczeniową ukraińskich oligarchów, widzą, że szans na wygranie tej wojny Ukraina nie ma żadnych. Jedynym sensownym wyjściem z całej tej sytuacji jest przystąpienie do rokowań i po prostu podpisanie najpierw rozejmu, a później traktatu pokojowego i do tego również Polska powinna dążyć, wstrzymując jakąkolwiek pomoc militarną, kierując się zasadą to nie nasza wojna. W mijającym tygodniu Kuba zgłosiła akces do grupy BRICS, a właściwie do grupy BRICS+. Dyrektor generalny do spraw współpracy dwustronnej kubańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Samuel Pereira poinformował, że władze w Hawanie zwróciły się z prośbą do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z prośbą o dołączenie do tej grupy. Rosja pełni obecnie prezydencję w tej grupie, która rozrasta się w tempie bardzo szybkim w ostatnim czasie. Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że przez wiele, wiele lat grupa BRICS to było 5 państw: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki. Początek właściwie mówienia o grupie, wtedy jeszcze BRIC, to 2001 rok. Wtedy ekonomista banku Goldman Sachs Jim O'Neill użył po raz pierwszy tego akronimu BRIC właśnie w odniesieniu do Brazylii, Rosji, Indii i Chin. Akronim pochodzi od pierwszych liter nazw anglojęzycznych tych państw. I tutaj systematycznie zaczęto rozwijać te koncepcje, mówiąc o tym, że te państwa będą przodować na świecie w sensie gospodarczym, czy też nie tylko w sensie gospodarczym, ale jeżeli chodzi o dominację w sprawach globalnych, że to ta przyszłość należy do globalnego południa. Coraz więcej ekonomistów, coraz więcej politologów, analityków związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym tak zaczęło to przedstawiać. No i pierwsze spotkanie w takim formacie, właśnie BRIC, odbyło się w 2006 roku, a 4 lata później przyjęto do niej Republikę Południowej Afryki i co stworzyło grupę BRICS. Natomiast na szczycie w Johannesburgu w ubiegłym roku podjęto bardzo istotną decyzję o rozszerzeniu o kolejne państwa. Wtedy zaproszono oficjalnie 6 krajów: Egipt, Etiopię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Arabię Saudyjską i Argentynę. Ostatecznie 1 stycznia bieżącego roku do tej grupy przystąpiły 4 pierwsze państwa wymienione przeze mnie. Arabia Saudyjska i Argentyna nie przystąpiły, natomiast w kolejce do tej grupy jest kilkadziesiąt państw. No, na różnym etapie, tak naprawdę można powiedzieć, są te wnioski o przystąpienie, czy też takie deklaracje przystąpienia między 30, a nawet ponad 40 takich państw najczęściej jest wymienianych. Natomiast można się oczywiście zastanowić, dlaczego Kuba chce tutaj przystąpić i w ogóle jakie to miałoby być wzmocnienie, bo z jednej strony jest to kraj bardzo słaby gospodarczo, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj decyduje geografia, tutaj decyduje czyste położenie geopolityczne, znaczenie strategiczne tej wyspy. Pamiętamy kryzys kubański roku 1962, pamiętamy pamięcią historyczną, wiemy, jak ważną rolę odgrywały. I to jest niewątpliwie, ewentualny akces do grupy BRICS byłby poważnym takim ciosem dla hegemonii amerykańskiej. No bo też musimy sobie tutaj jasno zdawać sprawę, że rozszerzanie grupy BRICS to na dzisiaj nie jest rozszerzanie jakiegoś układu gospodarczego, układu o wolnym handlu, czy jakiejś alternatywy dla dolara, przynajmniej na tym etapie to nie jest. Natomiast jest to kwestionowanie jednobiegunowego świata, jest to kwestionowanie hegemonii Stanów Zjednoczonych. To dzisiaj te państwa, które zgłosiły akces do grupy BRICS, właśnie jawnie kwestionują hegemonię Stanów Zjednoczonych, ich ingerowanie wewnętrznej sprawy innych państw. I niewątpliwie ciosem dla amerykańskiej hegemonii, dla amerykańskich interesów był także formalny wniosek o przyjęcie do grupy BRICS, który złożyła niedawno Turcja. Mówiłem też o tym w podcaście geopolitycznym. I decyzja o przystąpieniu czy Kuby, czy Turcji może teoretycznie zapaść nawet już w Kazaniu na tegorocznym szczycie grupy BRICS, który odbędzie się całkiem niedługo, bo w dniach 22-24 października bieżącego roku będę dla Państwa na pewno omawiał, komentował właśnie ten szczyt grupy BRICS. Musimy sobie także zdawać sprawę, że grupa BRICS rośnie w siłę, że jej potencjał cały czas rośnie. Już teraz grupa BRICS+, gdzie jest 9 członków, liczy 3 miliardy 655 milionów ludzi, co stanowi około 45% globalnej populacji. Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, to wynosi on w sumie ponad 25 bilionów dolarów, właśnie blisko 26 bilionów dolarów, co stanowi ponad 25% światowego PKB. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tą słabością grupy BRICS jest niesformalizowanie, jest także brak pewnych instrumentów, takich jak wspólna waluta, no ale też musimy sobie zdawać sprawę, że takie prace trwają, jeżeli chodzi o stworzenie alternatywnego systemu wobec dolara, i to jest niewątpliwie potężne zagrożenie dla dominacji amerykańskiej, to jest alternatywa dla grupy G7, to jest alternatywa dla tak zwanego kolektywnego Zachodu. Patrząc na tempo rozwoju grupy BRICS, patrząc na tempo rozwoju Szanghajskiej Organizacji Współpracy, dobrze by było, aby Polska przystąpiła do tej grupy, aby wyraziła akces, policentryzując swoją politykę zagraniczną, wdrażając strategię polityki wielowektorowej. To jest niezwykle istotne. Widzimy, że kraj członkowski NATO, Turcja, złożyła taki akces. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby również nasz kraj złożył akces do grupy BRICS, i to jest jak najbardziej w interesie państwa polskiego włączenie się w takie projekty geoekonomiczne jak Nowy Jedwabny Szlak, czyli koncepcja jednego pasa, jednej drogi, rozwój, powiedziałbym, takich relacji gospodarczych z krajami globalnego południa, to niewątpliwie jest zbieżne z polską racją stanu i dobrze, aby znaleźli się w Polsce politycy, siły polityczne, które będą dążyły do akcesji Polski do grupy BRICS. W mijającym tygodniu dowiedzieliśmy się, że rząd w Warszawie uruchamia dodatkowe ponad 19,5 miliona złotych rezerwy celowej dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zaczęło bowiem brakować środków na opiekę medyczną, na różnego rodzaju właśnie środki pomocowe dla cudzoziemców, którzy ubiegają się o ochronę międzynarodową w Polsce. Chodzi o pokrywanie świadczeń, krótko mówiąc, związanych z ich pobytem. I w tym momencie warto się przyjrzeć, z jakim problemem spotyka się państwo polskie, z jakim problemem stykamy się my wszyscy. Widać zresztą na ulicach istotny przypływ imigrantów. Widzimy także zmieniającą się strukturę etniczną państwa polskiego i warto się temu przyjrzeć chociażby przez pryzmat raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ten raport pokazał, że w latach 2018-2022 rząd w Warszawie wydał, uwaga, 6,5 miliona wiz do naszego kraju. To jest więcej niż wydały Niemcy w tym samym okresie. Niemcy, które prowadzą politykę otwartych drzwi, otwartych wrót do swojego kraju, jeżeli chodzi o imigrantów. To pokazuje, z jak ogromnym problemem dzisiaj się stykamy. Co więcej, z danych NIK-u wynika, że ponad 366 tysięcy wiz trafiło do obywateli krajów muzułmańskich i afrykańskich. Dalej idąc, raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych z siedzibą przy Alei Szucha w Warszawie kompletnie nie kontrolowało, kto wjeżdża do naszego kraju na podstawie wydawanych dokumentów. Nie było żadnego nakazu sprawdzania, czy ktoś, kto się deklaruje jako spawacz, elektryk czy hydraulik, posiada po prostu uprawnienia, jest osobą kompetentną. Wystarczyła tylko i wyłącznie sama deklaracja. No i to jest pytanie, czy mamy do czynienia ze świadomym rozpuszczaniem, powiedziałbym, struktury etnicznej państwa polskiego ze struktury homogenicznej, jednorodnej na strukturę właśnie wielonarodową, na strukturę wymieszaną, na strukturę multikulturalną. Ewidentnie widzimy, że ostatnie lata, bez względu na to, kto rządził, to jest realizacja polityki multikulturalizmu, to jest realizacja polityki multikulti. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko wpuścił ponad 366 tysięcy ludzi z krajów muzułmańskich i afrykańskich, ale wpuścił także kilka milionów obywateli Ukrainy, kompletnie nie kontrolując, kto wjeżdża do naszego kraju. Przecież status uchodźców otrzymał niewielki procent tych ludzi, którzy wjechali do naszego kraju. Wiemy dobrze, wszyscy, którzy uważnie obserwują i patrzą obiektywnie na sytuację wojenną za naszą wschodnią granicą, wiedzą, że wojna na Ukrainie nie jest wojną pełnoskalową, jest wojną ograniczoną. Jest oczywiście wojną kinetyczną, ale jest wojną ograniczoną. Działania lądowe nie toczą się na terytorium całego państwa ukraińskiego, toczą się na niewielkiej części, na niewielkim procencie państwa ukraińskiego i traktowanie wszystkich tych obywateli Ukrainy, także z zachodniej Ukrainy, jako potencjalnych uchodźców, no jest absurdem. Jest absurdem, jest niepotrzebnym obciążaniem budżetu państwa. Ta polityka niestety realizowana wcześniej przez PiS, obecnie przez Platformę wraz oczywiście z koalicjantami, jest sprzeczna z polskim interesem narodowym. Z polskim interesem narodowym jest sprzeczna zmiana struktury etnicznej państwa polskiego, co niestety już nastąpiło, biorąc pod uwagę tę ogromną migrację z Ukrainy do Polski. Kompletnie niekontrolowani obywatele Ukrainy, zarówno ukraińskojęzyczni, rosyjskojęzyczni, etniczni Ukraińcy, etniczni Rosjanie, nikt tego kompletnie nie kontrolował. To jest potężny problem, z którym będzie sobie państwo polskie musiało radzić, nie tylko z uwagi na konflikt kulturowy, zderzenie cywilizacji, ale także na różnego rodzaju niespodzianki, no takie jakie obserwowaliśmy w Komendzie Głównej Policji, różnego rodzaju dziwne prezenty otrzymywane z Ukrainy, ale także przestępczość zorganizowana, przestępczość transgraniczna, przemyt broni, potencjalny przyszły przyjazd do Polski zdemobilizowanych żołnierzy i funkcjonariuszy ukraińskich różnego rodzaju służb mundurowych, to także rezydentury wywiadu nielegalnego, niewątpliwie tworzone w okresie wielkich migracji. Wiemy z doświadczenia historycznego, że takie rzeczy się za każdym razem odbywały. Każda większa migracja to jest plasowanie rezydentur wywiadu nielegalnego. Pytanie, ilu z tych ilu tak naprawdę właśnie agentów obcych służb dyslokowano w Polsce po 24 lutego 2022 roku. To jest fundamentalne dzisiaj pytanie. Nikt tego absolutnie nie kontrolował. Widać, że Polska ma już duży problem z utrzymywaniem migrantów, ma duży problem z obciążaniem budżetu świadczeniami socjalnymi. Pytanie, co dalej? Ponieważ widzimy, co się dzieje w krajach zachodnich, widzimy, co się dzieje w krajach skandynawskich, widzimy tworzenie no-go zone, czyli właśnie tych stref, gdzie nawet policja boi się wjeżdżać do Sztokholmu na przykład. W samym Sztokholmie jest sporo takich stref. Pytanie, czy czeka nas tworzenie właśnie takich stref krytycznych w polskich miastach. No widzimy, co się dzieje i pytanie, co dalej? Niewątpliwie odwrócenie polityki multikulti, stworzenie bardzo twardej polityki migracyjnej leży w głęboko pojętym interesie państwa polskiego i nas wszystkich jako mieszkańców. Dziękuję Państwu za uwagę.